Zgłosili się do nas nasi strażacy, czyli pan Piotr Kurowiecki i Zbyszek Rogowski. Oni wyszli z inicjatywą, że jednak w przytylku przydałoby się coś takiego, urządzenie, gdzie jest dostępne praktycznie 24 godziny na dobę w naszej miejscowości, które ratuje życie, tak? Także, inicjatorami byli oni. My oczywiście, bardzo nam się ten pomysł podobał. Dlaczego nie? No i wiadomo, życie ludzkie jest bezcenne. No kosztami 90 gry razem z spółką Lewiatan i z okazji teraz tego 25-lecia życia tego święta postanowiliśmy otwarcie tego urządzenia, które ratuje życie, prawda? Podzieliliśmy się oczywiście na pół z kosztami ze spółką regionalną Lewiatan Orbita. Oni są sponsorem części, a my jesteśmy sponsorem drugiej części. Także solidarnie dla naszej miejscowości, dla Gusztynka. Czemu nie? No, jest. Mocno. Nie, tu paluszka, nie ciągle. Gdzie jest? Dobra, super. Przekazujemy wam. Bardzo dziękujemy. To nie dla nas, tylko dla dobra mieszkańców, tak? Czemu tak służy? Jest. Tak jest, tak ma. Dziękujemy bardzo. No. O, przez końce. Dziękujemy bardzo. Wiedzieliśmy, że w Gusztynku nie ma szkoły filmowej dostępnej u nas w straży, więc stwierdziliśmy, że tutaj jest właśnie sklep Lewiatan taki duży i sieć wielka handlowa. Może by się udało pozyskać jakieś środki od właścicieli, może nie właścicieli, tylko całej spółki tej Lewiatan. Następnie podeszliśmy do właścicieli tego sklepu, że mamy taki pomysł, żeby ten defibrylator tutaj zawiózł na zewnątrz sklepu. Powiedzieliśmy, że my napiszemy wniosek do sieci właśnie Lewiatan i zapytaliśmy, czy właściciele pozwoliliby ewentualnie powiesić go tutaj na zewnątrz. Powiedzieli, że to jest bardzo fajny pomysł i są jak najbardziej za tym. Dodatkowo zaoferowali się, że kupią właśnie kapsułę taką, w której będziemy mogli zamontować ten defibrylator na zewnątrz sklepu. Super. Patrz, przez 10 sekund jak ktoś nie oddycha, jak jesteś sama, musisz zadzwonić po pogotowie. Jak zadzwonisz po pogotowie, kładziesz ręce na środku klatki piersiowej, zrób ręce tak jak ja, środek klatki, tylko tu, chodź. I podnieś się na tyłku, podnieś się na kół, żeby ręce były prostopadne. I uciskasz klatkę, aż strzeli ten fantom, no. Fuj, mocno, mocno. Jeszcze, takie musi być kliknięcie, no. Jeszcze uciskaj, mocno, mocno, o. Coś ciepłego, chodźcie. Mocno, mocno, raz, mocno. Mocno. Tato? Tak. No to chodź, tato. Nie, mocno, mocno. Ja sam się muszę nauczyć, bo nie wiem. No to już... To, co masz zrobić? Najpierw masz ocenić podstawowe funkcje życiowe, czyli sprawdzić oddech. Najpierw potrząsasz z ramiona. Halo, czy pan mnie słyszy? No. Halo, halo. Nie słyszy mnie. Nie słyszy. Wzrokiem i czuciem. No. Przez 10 sekund. Przez 10 sekund musisz usłyszeć. Ale za dużo. Osoba rozpoczyna resuscytację, a druga bierze defibrylator z kapsuły, która za chwilę zostanie uruchomiona. Postawmy ten defibrylator przy kapsule, tak? Nie odpowie, że nie oddycha. No to trzeba zacząć. Nie, to trzeba sprawdzić oddech przez 10 sekund. Ej, dziewczyny, chodź tutaj. Przesuń się. O, przesuń się. Harcerze. Jak wy się stresujecie. Nie stresujecie się. Ty śmiałeś się wcześniej, bo ty miałeś się, tak? Kiedy ci też jej dupę do drugiego? No już. Tam która, gdzie, to tam nie ma różnicy większej. Tam. No, przyklejaj. Jest, nie ma. No, praktyki, no i co? I teraz co trzeba zrobić? Smartfona, jak chcesz obsługiwać to, co musisz zrobić, najlepiej się go włączy, nie? Właśnie to jest podstawa w każdym ratownictwie. Nie dotykaj pacjenta. Jesteś pewna, że koleżanka nie dotyka go? Super. Więc no, dobrze, kombinujecie. Nie dotykaj pacjenta. Uwaga, wyładowanie, krzyknij głośno do tych wszystkich ludzi, żeby nikt nie podszedł. Nie podchodzimy! Dokładnie, uwaga, wyładowanie, naciśnij. Dokładnie, odsuń. Nie dotykaj pacjenta. Super. I teraz ty zaczynasz ucisnąć, no chodź. No, dawajcie. No, super.
No, idziemy do tego. Szybko. Chodź, Nie naciskamy, tak? Dobrze, no, chodźmy, ale to musimy robić tak. Proszę dalej i 30, dobrze, nie, ty robisz swoje, ty robisz swoje. Oddechy, odsuwamy głowę, mocno, mocno. Zatykamy noc. Jeden, trzeci. Drugi wszedł i dalej przejdziemy. Tak. A tu będzie to wyglądało tak, że jedna osoba rozpoczyna reanimację, dobra, czyli co najpierw robimy? Sprawdzamy, czy oddech. Super. Przez ile sprawdzamy ten oddech? Przez 10 sekund. Przez 10 sekund, jak nie usłyszymy nic, to musimy rozpocząć reanimację. A druga osoba, kolego, jak masz na imię? Krystian. Pobiegniesz po defibrylator, który będzie w tej kapsule. Więcej defibrylatorów, między innymi ten. W Bartoszcach jest 8 takich urządzeń. Już. 9 nawet. I to sobie weźmiecie, patrzycie, a trzeba ćwiczyć pierwszą pomoc co pół roku. Jakby... No, a ja myślę, że na tym. Podeszła. Policzkiem nachyli się pani w tą okolicę i wzrokiem patrzy na klatkę piersiową. I liczy pani w myślach do 10, albo przez 10 sekund sprawdza pani oddech. Kolankami tu, damy pani jedną rękę. Środek klatki piersiowej, drugą rękę przeklata pani najlepiej w ten sposób. Podniesie się pani troszeczkę, cyk, żeby ręce były prostopadle nad osobą poszkodowaną. Zaczyna pani uciskać klatkę piersiową na głębokość 50 mm, czyli 5 cm. Jedziemy, no. Głębiej, głębiej i w rytmie raz, raz, raz. Patrzy pani, czy klatkę się wnosi, tak? Jak będzie dobry oddech, to ona się na pani uniesie. Tu ją przed kolanami właśnie. No. Panowie, moja druga porażka dydaktyczna. Pierwsza, wrócyka. A druga Roger. Roger, dzisiaj. 30. Dzisiaj. No, no. Tak, pani działa. Musi pani tą maskę docisnąć do buzi. O. Urządzenie sprawne. Zachowaj spokój. Sprawdź reakcję. Wezwij pomoc. Ale dalej. Wie pani, przy woładłami to jest tak, jak myśliwy strzela, to patrzy na zwierzynę czy na spust? Na zwierzynę. No, to pani ma na spust położyć palec, a patrzeć na poszkodowanego czy nikt go nie dotyka.